Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj przed nami najtańsza wiertarka udarowa dostępna w Lidlu. Parkside PSBM 750B3. Zapraszam. Urządzenie kosztuje 79 zł, także naprawdę na rynku ciężko będzie znaleźć coś tańszego, tym bardziej coś takiego, co będzie miało 3-letnią gwarancję. Zanim przejdziemy do testu tej wiertarki, omówmy sobie pokrótce parametry techniczne. Moc tej wiertarki to 750 W, prędkość obrotowa jest regulowana w przedziale od 50 do 3000 obrotów na minutę, natomiast częstotliwość udaru maksymalnie wynosi 48 000 uderzeń na minutę. Moment obrotowy maksymalny 10 Nm. Jeżeli chodzi o wiercone otwory, to w drewnie możemy tym wiercić do 25 mm, 10 mm w betonie i 8 mm w stali. Do dyspozycji mamy 3 metry kabla. Producentem urządzenia jest firma Compernas. Całość urządzenia zapakowana jest w plastikową walizkę, aczkolwiek jakość tej walizki jest taka, że na pewno niedługo nam się rozleci. W środku mamy wiertarkę, instrukcję i tak naprawdę to wszystko. Wiertarka wyposażona jest w dodatkową rączkę, za pomocą której możemy ją trzymać albo w takiej tradycyjnej pozycji, albo też obróconej, w zależności, która będzie dla nas wygodniejsza. Jeżeli chodzi o sterowanie samą wiertarką, to mamy tu przełącznik kierunku obrotu lewo, prawo. U góry mamy przełącznik trybu wiercenia albo z udarem, albo zwykły. I tutaj mamy ograniczenie górnej wartości prędkości obrotowej. Samą prędkość ustalamy również za pomocą tutaj tego przycisku spustu, jego naciskając mocniej, słabiej lub mocniej. I ten przycisk możemy również zablokować, aby pracował on w trybie ciągłym. Jeżeli chodzi o ograniczenie właśnie tej prędkości obrotowej tym pokrętłem, no to ono działa w taki sposób, że na tym minimalnym ustawieniu ta wiertarka praktycznie w ogóle nam nie pracuje. Kawałek dalej dopiero rusza z taką minimalną prędkością. No i tutaj coraz wyżej, aż do maksymalnej wartości. Obie rękojeści tej wiertarki są gumowane, także trzyma się w miarę pewnie i stabilnie. Natomiast jeżeli chodzi o uchwyt wiertarski, to jest to typ uchwytu automatycznego, metalowy i jego rozmiar pozwala na zamontowanie wiertła o średnicy 13 mm. Jeżeli chodzi o gabaryty, to jest naprawdę niewielkie urządzenie. Jego długość to 25 cm, a wysokość w okolicach 20. Dobrze, w takim razie myślę, że już wszystko, co było do powiedzenia w temacie tej wiertarki, zostało powiedziane. Teraz czas na test. Zobaczymy, czy tym sprzętem w ogóle da się wiercić. Zaczniemy od testu wiercenia w betonie. Ja tu mam takie praktycznie nowe wiertło 10 mm, czyli maksymalny rozmiar dla tego urządzenia. I postaramy się przewiercić nim tą kostkę brukową. Wiertło jest podobnej klasy, jak i sama wiertarka, także cudów raczej nie oczekujcie. Ok, zaczynam. Na chwilowo opadł ogranicznik wiercenia, więc ja go może wyjmę na razie. Myślę, że czas na studzenie, aczkolwiek jak widzicie, no cudownie. Ok, wiertło schłodzone, także kontynuujemy. I z mozołem, bo z mozołem, ale przewierciliśmy tą kostkę na wylot. Z tym, że z takimi kostkami tutaj dawały sobie już radę wiertarki akumulatorowe, także o tym sprzęcie za dobrze to nie świadczy, no ale z drugiej strony za 89 zł, 79 zł nie oczekujemy cudów. Kolejny test to wiercenie w metalu. Tu mam taki płaskownik 5 mm i jego spróbujemy przewiercić na początku wiertłem 4 mm, a następnie tym 8 mm, czyli maksymalnym dla tej wiertarki.
Żeby to zrobić, to zredukujemy jeszcze obroty dość stanowczo. O, myślę, że będzie ok. Odrobina smarowania, tu już jest zapunktowane to miejsce. No i próbujemy. Aha, jeszcze musimy wyłączyć udar oczywiście. Czwóreczka poszła. Także czas na zmianę na to większe wiertło. W miarę fajny jest ten uchwyt wiertarski. On naprawdę dobrze trzyma, przynajmniej jak na razie. Zobaczymy, jak będzie z upływem miesięcy, a może lat. Ale na razie no, trzeba przyznać, że jak na takie urządzenie, to jest to chyba najfajniejsza rzecz z całości kompletu. Ok, spróbuję go zaostrzyć, za chwilę wrócimy do dalszej części. Ok, wiertło podostrzone. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Jak widzicie, ostrzałka firmy Parkside robi co. Ostatni test to wiercenie w drewnie. Tu jest pewien problem, ponieważ maksymalne wiertło, które ja mam osobiście, to jest 18 mm, a teoretycznie moglibyśmy wiercić wiertłem 25 mm. Ale myślę, że jak na taką głębokość przewiercimy się tą 18, to też nie będzie źle. Tutaj bez problemów, także myślę, że ta 25 też dałaby radę przewiercić przez ten bloczek. Tak jak mówiłem, urządzenie kosztuje 79 zł, więc cudów od niego naprawdę nie można wymagać. Przewierciło beton, przewierciło stal, co prawda z problemami, ale spowodowanymi wiertłem, a nie chyba jakością tego urządzenia. W drewnie też dało sobie radę. Także może nie dla majsterkowicza, ale dla osoby, która za bardzo interesuje się narzędziami, ale chcę mieć wiertarkę, żeby raz na czas powiesić żonie obrazek, czy tam coś przykręcić sobie w garażu. Myślę, że za tą cenę jak najbardziej może sobie taką wiertarkę sprawić. Ja dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. Polecam subskrybowanie kanału i jak możecie, to dajcie łapkę w górę, o ile oczywiście Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć.